jak wiecie, kocham przebieranki i kocham bijatyki, sama nie wiem w której kolejności, a nie ma lepszej okazji, żeby się przebrać, niż Mistrzostwa Polski w Injustice 2. Jak myślicie, którą postacią będę cię grała? Jesteś uczestnikiem turnieju. Powiedz mi, ile czasu trzeba trenować, żeby przyjechać tutaj i nie narobić sobie obciachu za dużego? Wydaje mi się, że żeby nie odpaść w pierwszej walce, trzeba grać około 10 godzin, bo z tego, co rozmawiałem z zawodnikami, spora część z nich grała poniżej tej liczby, więc myślę, że 10 godzin wystarczy. Najważniejsze to dobrze się przy tym wszystkim bawić. Gra jest fantastyczna. W ogóle jak ktoś lubi bijatyki, bez względu na to, czy wygrywa, czy przegrywa, jest moim zdaniem bardzo dobrze zaprojektowana, żeby wszyscy się bawili, nie tylko ci najlepsi. Wyhaczyłam cię z tłumu ze względu na twoją piękną koszulkę. Coś czuję, że lubisz bijatyki. Tak, przepadam za nimi. To znaczy gram w zasadzie głównie w te bijatyki od NetherRealm, czyli Mortal Kombat i Injustice. Zacząłem od Mortala 9. A jak długo trenowałeś, zanim przyjechałeś tutaj na turniej? Wczoraj przysiadłem i do 2 w nocy siedziałem, żeby się przygotować w miarę. A co na to twoja dziewczyna, bo jest mi pozwala ci grać dużo? No, nie ma z tym problemów. Ona też dużo gra, więc... To dobra dziewczyna! Słuchajcie, warto było trenować, bo nagrody są takie, że nie ma żartów. Za pierwsze miejsce jest, uwaga, 3 kafle, PlayStation Plus, największy puchar, komiks oraz konsola PS4 Pro. Zwycięzca będzie nas również reprezentował na Mistrzostwach Europy, które odbędą się w Anglii. Co cię podkusiło, żeby wziąć udział w turnieju w Mistrzostwach Polski Injustice 2? Chciałam spróbować swoich sił, zobaczyć jak to jest z bardziej doświadczonymi zawodnikami. A co wolisz, granie po sieci, czy jednak tradycyjnie usiądziesz sobie ze znajomymi na kanapie i gracie? Ze znajomymi na kanapie jest fajnie w weekendy, a tak na co dzień no to po sieci, bo wtedy najwięcej się można nauczyć, zdobyć doświadczenia z różnymi innymi postaciami. No właśnie, a propos postaci, kim dzisiaj grałaś? Dzisiaj grałam Catwoman, normalnie próbuję jeszcze grać Wonder Woman, generalnie dziewczynami. Jakie są twoje sposoby, nie wiem, jak tu nie przeszkadzać, jak na przykład gapią się, jak grasz? Nie widzę tego. Tak się potrafisz skupić? Tak. Lubię tylko, jak się dziewczyny patrzą na mnie. Podrywasz mnie? Nie. Ale nie jesteś do końca przekonany. Powiedz mi, jaką postać wybrałeś dzisiaj? Dzisiaj Black Adam. Myślisz, że dojdziesz z nią do finału? Myślę, że nie. Dlaczego? Bo jestem słaby, może dlatego. Ale przed chwilą wygrałeś, tak może być. Co? To co powiesz o koledze, który przegrał? No był bardzo słaby. A jaka jest twoja taktyka, jak przeszkadzasz? Szturcham i używam brzydkich słów. A, to tak, ja myślałam, że coś powiesz mi, jakieś nowinki, nie wiem, wsadzanie palca do oka, ucha, nos. Nie, mam za krótkie palce i zwykle mi brakuje zasięgu po prostu. Moją uwagę zwrócił twój sprzęt. Chyba jesteś profesjonalistą, co? Jak najbardziej, staram się. Sprzęt działa, sprawny, no i zwraca na siebie uwagę. No widzę, że jesteś na razie w top 3. Top 3 zależy w jaki sposób. Jeżeli chodzi o scenę generalnie, no to jak najbardziej. Jeżeli chodzi o gry NetherRealm Studios, no to tak, mam Mortal Kombat X, mam Injustice 2. W tej chwili jesteśmy na turnieju Mistrzostwa Polski Injustice 2. Zobaczymy jak będzie. Mierzę na top 3, zobaczymy co będzie. To trzymam mocno kciuki. Powiedz, wolisz takie granie kanapowe ze znajomymi, czy jednak po sieci? Kanapowe jak najbardziej ze znajomymi. Ale trzeba grać po sieci też również. Oczywiście, no tam można dostać największe bęcki. No to niestety mnie się nie dotyczy. Nie, oczywiście swoje też dostaję, żeby nie było. Jak się czujesz jako mistrz Polski Injustice 2? Bardzo dobrze się czuję, nie było łatwo, ale się udało. Zadowolony jestem z siebie. No właśnie, droga do zwycięstwa wcale nie była łatwa, jak twoje kciuki, musiałeś rozegrać więcej pojedynków. Liczyłem się z tym, że może się jednak nie być tak łatwo i no, kolega mnie na pewno zaskoczył w finale. Zagrał naprawdę dobrze, lepiej niż jak dotychczas graliśmy. Ale i tak się udało mimo wszystko, musiałem po prostu postacią inną się poratować, bo tamtą nie dałem rady. Zwycięzco nasz, czyli warto trenować, warto grać. No na pewno warto, nagrody były naprawdę świetne, na pewno każdy byłby z nich zadowolony. Zachęcam wszystkich do grania w gry, szczególnie w bijatyki, bo to jest jakby mój główny gatunek gier i... No i do zobaczenia na turniejach. Czyli nagroda trafiła w dobre ręce. No dla mnie najlepsze. W
wszyscy kochamy bijatyki. Można grać oczywiście na dwa sposoby. Po pierwsze, ze znajomymi na kanapie, delikatnie sobie przeszkadzając. Pozdrawiam moich szwagrów, którzy non-stop dostają ode mnie bęcki. Oraz dzięki PS Plus po sieci. Nieważne jak, nieważne z kim, trenujcie. Przychodźcie na takie turnieje, bo warto. Są fenomenalne nagrody i fantastyczna zabawa. A teraz ja wracam już do domu w tym oto rynsztunku, także może być małe zamieszanie w metrze.